Cześć SolidWorks maniacy! Pokażę Wam, w jaki sposób można przenieść tekstury nałożone w programie SolidWorks do programu SolidWorks Composer. A zatem, jak to mówią, jedziemy z tematem. Jako przykład wybrałem to oto biurko. W standardowy sposób zapiszemy nasze złożenie do pliku SMG. Niech się to nazwie biurko. Daję zapisz, program wyeksportuje sobie wszystkie części. Ja w międzyczasie otworzę sobie program SolidWorks Composer i otworzę wyeksportowaną część. Proszę zobaczyć, dostałem całą geometrię, natomiast nie ma przeniesionych tekstur. A zatem wracam do programu SolidWorks. I zamiast eksportować do pliku SMG, ja zapiszę sobie całość do formatu SMG, co ja mówię, do formatu 3DXML. Bing, niech się to nazwie biurko 3DXML. OK, daję zapisz, ekspresowy zapis, wracam do programu SolidWorks Composer, daje otwórz. SolidWorks Composer od wersji 2013X ma możliwość wyboru profilu importu. Wybierzemy sobie 3DXML i wskażemy biurko. Następnie dajemy otwórz. I proszę zobaczyć. Otrzymamy nasze biurko z nałożonymi teksturami. Tak, zaimportowane biurko możemy sobie dalej obrabiać, robiąc piękne ilustracje. Pyk, jest nasze piękne biureczko. Dziękuję za uwagę. Cześć.